Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki Czyta Marek Konopczak Rozdział pierwszy Żegnaj mój dereszu 1656 umiejętność moja to sprawiła, ale natura dobrym cię czyniła a zaś łaskawość i kochanie z tobą z tej okazy jej, żeśmy rośli z sobą. Kiedym wsiadł na cię, tak mi się widziało, że na mnie wojska sto tysięcy mało. Było im męstwo, było serca dosyć, nie trzeba było w pierwszy szereg prosić. Ustaną teraz we mnie te przymioty, ubędzie owej, co była ochoty, Zawsze od bystrej wody soku stroni, gdy czuje w skrzydłach, że pióra wyroni. Nie takieć nasze miało być rozstanie, Nie z takim żalem ciężkie pożegnanie. Tyś mię donosić miał jakiejś godności, A ja też ciebie dochować starości. Ciężkież to na mnie będą periody, gdy sobie wspomnę na owe swobody, których na tobie, jeżdżąc, zażywałem. I com zamyślił, tego dokazałem. Gdy wojska staną w zwykłej jej, ja nie wygodzę swojej fantazji, więc ciężko westchnąć i zapłakać cale, na cię wspomniawszy, mój dereszu, wale. Rozdział drugi Potrzeby ze Szwedami 1656 Druga w tymże roku potrzeba była pod Gnieznem ze Szwedami. Z wielką wojska szwedzkiego szkodą. Było bo jeszcze naszych Polaków przy królu szwedzkim siła. Aryjani, Lutrowie, Chorągwie mieli swoje, pod którymi katolików wiele służyło. Jedni per nexum sanguinis, drugi dla wziątku i swawoli. Trzecia potrzeba poszczęśliwie odebranej Warszawie i wzięciu hetmana szwedzkiego najwyższego Berka. Przez zły rząd, złym też szczęściem poszła, bo mogliśmy bić króla szwedzkiego. Półko nie przyszedł kurfistrz brandoburski z szesnastu tysięcy wojska swego, a jak się skupili... Tatarowie Auksyliarni najpierw od nas uciekli, a potem wojsko z pola zegnano i godnych żołnierzów naginęło, ale też i Szwedów. Czwarta nader szczęśliwa pod warką Victoria, kiedyśmy z czarnieckim samego wyboru szwedzkiego kilka tysięcy trupem położyli i rzekę pilice krwią i trupami szwedzkimi napełnili. Od tego czasu już. Nutare koepit potęga szwedzka i znacznie słabieć. Piąta potrzeba, a prawie też już ostatnia z Szwedami pod Trzemeszną, Kiedyśmy z samą tylko czarnieckiego dywizją, a dwa tysiące mając z sobą ordy krymskiej, sześć tysięcy Szwedów, tych. Co się byli z różnych fortec, zgromadzili i już się za królem do Prus przebierali z wielkimi dostatkami, których nabyli w Polszcze. Tak wycieli, jako owo mówią, Nek Nontius Cladis. Nie został się i jeden, który by był królowi o zginieniu tego wojska wieści zaniósł, bo który z pobojowiska do lasa albo na błota uciekł, tam od ręki chłopskiej okrutniejszą zginął śmiercią. Kogo chłopi nie wytropili, musiał wynieść do wsi albo do miasta. Po staremuż mu zginąć przyszło, bo już nigdzie nie było Szwedów. A ta okazyja była od rawy mila. Ze wszystkich wtedy tych zginionych nie wiem, jeżeli by się który znalazł, który by nie miał być egzenterowany. A to z tej okazyji. zbierając chłopi zdobycz na pobojowisku, nadeszli jednego trupa tłustego z brzuchem, okrutnie szablą rozciętym, także że intestina z niego wyszły. Więc, że kiszka przecięta była, obaczył jeden czerwony złoty. Dalej szukając, znalazł więcej, dopieroż inszych próć. I tak znajdowali miejscami złoto, miejscem też było to. Nawet i tych, co po lasach żywcem znajdowali, to w przód koło niego poszukali trzosa, to po tym brzuch nożem rozeżnąwszy i kiszki wyjąwszy, a tam nic nie znalazłszy, to dopiero idźże złodzieju pludraku do domu. Kiedy zdobyczy nie masz, daruję cię zdrowiem. Bito i po inszych miejscach Szwedów znacznie w tym roku. Ale gdzie mnie był, trudno o tym pisać, bo ja przez wszystkie wojny tego trzepaczki trzymałem się Czarnickiego, i z nim zażywałem czasem okrutnej biedy, czasem też i rozkoszy, gdyż właśnie był wódz maniery owych wielkich wojenników i szczęśliwy suficit, że po wszystek czas mojej służby w jego dywizji nie uciekałem. Tylko raz agoniłem mógłby razy tysiącami rachować, po prostu wszelka moja służba była subregimine jego i miła bardzo. Rozdział trzeci. na sukurs Królowi Duńskiemu. Roku pańskiego 1658 król z jednym wojskiem pod Toruniem, drugie wojsko w Ukrainie, nasza zaś dywizja z panem Czarnieckim. Pod Drahimem staliśmy przez miesięcy trzy, in kursu Augusti. Poszliśmy do Danii na sukurs królowi duńskiemu, który uczynił aversionem wojny szwedzkiej u nas w Polsce. Nie tak ci to on podobno uczynił ex komiseracjon nad nami lubo ten naród jest ab antiquo, przychylny narodowi polskiemu, jako dawne świadczą pisma, ale przecie mając innatum przeciwko Szwedom Odium i owe zawzięte invinitate. In micitas nactus okazjonem, za którą mógł się krzywd swoich w ten czas, kiedy król szwedzki był zabawny wojną w Polszcze, pomścić. Wpadł mu z wojskiem w państwo, bił, ścinał i zabijał. Gustaw, jako to był wojennik wielki i szczęśliwy, powróciwszy stąd, a niektóre fortece w Prusie osadziwszy, Potężnie opresyd Duńczyków, także i swoje od nich odebrał, i państwo ich prawie wszystko opanował. Duńczyk, tedy koloryzując rzecz swoją, że to właśnie per amorem Gentis Nostre uczynił, że pakta złamał i wojnę przeciwko Szwedom podniósł, prosi o z Polaków, prosi też i cesarza. Cesarz, Wymówił się paktami, które miał ze Szwedem. Z tej racji jej posłać posiłków nie może. Druga ekskuzacyja, że wojna protunk nie miał, pozwoliwszy królowi polskiemu wszystkiego zaciągnąć na jego usługę. Król tedy nasz posyła Czarnieckiego z sześciu tysięcy wojska naszego. Posyła to kwidem z swego ramienia generała Montekukulego z wojskiem cesarskim. Tam kazano nam iść komonikiem. Wilhelm zaś, kurfistrz brandoburski, był in persona króla polskiego i on to był nad tymi wojskami quasi supremum kaput. Zostawiliśmy tedy tabory nasze w czaplinku, mając nadzieję powrócić do nich najwięcej za pół roku. Tam, kiedyśmy wychodzili, było medytacji bardzo wiele. I różnych w ludziach wojskowych, alterowało to niejednego, że to iść za morze, iść tam, gdzie noga polska nigdy nie postała, iść z sześciu tysięcy wojska przeciwko temu nieprzyjacielowi do jego własnego państwa, któregośmy potencjali w ojczyźnie naszej wszystkimi siłami nie mogli wytrzymać. A jeszcze też nie było konklozum, żeby wojsko cesarskie miało z nami pójść. Ojcowie do synów pisali, żony do mężów, żeby tam nie chodzić, choćby zasług i pocztów postradać, bo wszyscy nas sądzili za zgubionych. Ojciec jednak mój, lubo mię miał jednego, tylko pisał do mnie i rozkazał, żebym imię Boskie wziąwszy na pomoc, tym się najmniej nie konfudował, ale szedł śmiele tam, gdzie jest wola wodza, pod błogosławieństwem ojcowskim i macierzyńskim, obiecując gorąco do majestatu boskiego suplikować i upewniając mnie, że mi włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej. Gdyśmy tedy poszli do cieletnic i do Międzyrzecza już na granicę, uchodziło siła kompanii i czeladzi nazad do Polski, osobliwie wielkopolaczków, spod tych nowozaciężnych powiatowych chorągwi, jako to starosto osieckiego pułku i wojewody podlaskiego opalińskiego, Kozupskiego chorągiew, wszystka się rozjechała, sam tylko z chorążym i z jednym towarzyszem z nami poszedł. Wojewody Sandomierskiego, Zamojskiego, Chorągiew, Husarska została. Wszystka kompania, Varius Dikam, pouciekała. Tylko przy Chorągwi sześć towarzystwa, a namiestnik zostawszy, poszli przecie z nami i włóczyli się tak przy wojsku. Zwaliśmy ich cyganami, że to w czerwonych kilimach była czelać. Spod inszych Chorągwi po dwóch, po trzech. Tak o i dobrym pachołkom byli serce zepsuli, że nie jeden wodził się z myślami. Wchodząc tedy za granicę, każdy według swojej intencyj swoje Bogu poślubił wota. Zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem o gloriasa domina, konie zaś po wszystkich pułkach uczyniły okrutne pryskanie, prawie aż serca przerastało, i wszyscy to sądzili probono ominę jakoż i tak się stało poszliśmy tedy tym traktem od międzyrzecza przechodziło wojsko pagórek z którego widać było jeszcze granicę polską i miasta jaki takie obejrzawszy się pomyślił sobie miła ojczyzno czy cię też już więcej oglądać będę obejmowała jakaś tęskność zrazu póko blisko domu ale skorośmy się już za odrę przeprawili, jak ręką odjął, a dalej poszedłszy, już się i o Polszcze zapomniało. Rozdział czwarty Widząc takie rzeczy, czego w Polsce widzieć trudno. Rok Pański, 1658 i 1659 Ruszyło się potem wojsko do Nibelu, stamtąd do Apenrade, stamtąd znowu poszliśmy na zimowisko do Haderschleven, gdzie wojewoda sam stanął z samym tylko pułkiem naszym królewskim i regimentem jego dragoniej, insze zaś pułki w Koldynku, w Horsens i po innych wsiach i miastach. Prowadzono z czat wszelakich prowiantów wielką obfitość. Bydeł dosyć, owiec. Dostał kupić wołu dobrego zabity talar, dwa marki duńskie, miodów praśnych wielką wiezioną obfitość, bo po polach lada, gdzie przestronne pasieki, a wszystko pszczoły w słomianych pudełkach, nie w ulach. Ryb wszelakiego rodzaju pod dostatkiem, chleba siła, winisko złe. Ale zaś petercymenty i miody dobre. Drew omale ziemią rżniętą a suszoną palą, z której wągle będą takie, jako z drew dębowych nie mogą być foremniejsze. Jeleni, zajęcy, starn nad zamiar i bardzo niepłoche, bo się go nie każdemu godzisz trwać. Wilków też tam nie masz, i dlatego zwierznie płochy. Da się zjechać i blisko do siebie strzelić, a osobliwe takeśmy ich łowili. Upatrzywszy stado jeleni w polu, bo to i nad wieś przychodziło to licho jako bydło, to się ich objechało z tej strony od równego pola, a potem skoczywszy na koniach i okrzyk uczyniwszy, nagnało się ich na te doły, gdzie ziemię kopią do palenia. A są te doły bardzo głębokie i szerokie, to tego napadało w doły te. Dopiero ich stamtąd trzeba było wywłóczyć, a rżnąć. O wilkach nadmieniłem, że ich tam nie masz, bo prawo takie, że kiedy wilka obaczą, powinni wszyscy na głowę wychodzić z domów, tak o po miastach, jako też i wsiach, i tak długo owego wilka prześladując gonią, aż go albo umorzą. Albo utopią, albo złapają. To go nie odzierając tak ze wszystkim na wysokiej szubienicy albo na drzewie obieszą, na grubym, żelaznym łańcuchu. I tak to długo wisi, póki kości staje. Nie tylko rozmnożyć, ale i przynocować mu się nie dadzą. Kiedy mu się dostatnie tam wnieść na Jeleninę z tego tu tylko przystępu, który jest między morzami Wąski, z innej zaś strony nie ma nigdzie przystępu, bo z jedną stronę bałtyckie morze, z drugą stronę astępem triony ocean oblewa to królestwo. Z tamtych wszystkich stron Wilk nie ma przystępu. Chyba, żeby sobie wygdańsku Gdańsku u pana prezydenta nają szmagę do przewozu, zapłaciwszy od niej dobrze. Z tej racji zwierza wszelakiego wielka tam jest obfitość. Kuropat w zaś nie masz z tej racji, że to jest głupie. Przylęknąwszy się ladaczego, to padnie i na morzu, i utonie. Lud też tam nadobny, białogłowy, gładkie i zbyt białe, stroją się pięknie. Ale w drewnianych trzewikach chodzą wiejskie i miejskie. Gdy po bruku w mieście idą, to taki uczynią kołat, co nie słychać kiedy człowiek do człowieka mówi. Wyższego zaś stanu damy, to takich zażywają trzewików, jako i polki, bo lubo zrazu jakąś niezwyczajną pokazują wstydliwość, ale zaś za jednym posiedzeniem i przymówieniem kilku słów zbytecznie i zapamiętale zakochają się. I pokryć tego ani umieją. Ojca i matki posagu bogatego gotowi wsieńka odstąpić i jechać za tym, w kim się zakocha choćby na kraj świata. Łóżka do sypiania mają w ścianach zasuwane tak jako szafa, a pościeli tam okrutnie siła ścielą. Nago sypiają tak jako matka urodziła i nie mają tego za żadną stromotę rozbierając się i ubierając jedno przy drugim, a nawet nie strzegą się i gościa, ale przy świecy zdejmują wszystek ornament, a na ostatku i koszulę zdejmie i powiesza to wszystko na kołeczkach. I dopiero tak nago, drzwi pozamykawszy, świece zgasiwszy, to dopiero w owę szafę wlezie spać. Kiedyśmy im mówili, że to tak szpetnie, ona z tego i żona przy nie uczyni, Powiedały, że tu u nas nie masz żadnej sromoty i nie rzecz jest wstydzić się za swoje własne członki, które Pan Bóg stworzył. Na to zaś nagie sypianie powiedają, że ma dosyć ze swe koszula i inszy ubiór, co mi służy przez dzień i okrywa mnie. Powinna też przynajmniej w nocy mieć swoją ochronę, a do tego co mi po tym robaki pchły brać z sobą na nocleg do łóżka i dać im się kąsać, mając od nich w smacznym spaniu przeszkodę. Różne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy, ale przecie nie przełomano zwyczaju. Wiwenda ich ucieszna bardzo. Bo rzadko co ciepłego jedzą, ale na cały tydzień różne potrawy w kupie uważywszy, tak na zimno tego pokęsu zażywają, a często nawet kiedy młócą. Bo tak tam białogłowa młóci cepami jako i chłop, ledwie nie za każdym snopa o młóceniu, to posiędą na słomie i wziąwszy chleba i masła, które zawsze z jaszczem stoi, to smarują i jedzą, to znowu wstaną i robią. I tak to często czynią, a po kąsku. Wołu, wieprza, albo barana, kiedy zabiją, to najmniejsze krople krwienie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie. Namieszawszy w to krup albo tatarczanych, to tym kiszki owego bydlęcia nadzieją, i razem w kotle uważą, i osnują to wieńcem na wielkiej misie koło głowy owegoż bydlęcia, te kiszki. I tak to na stole stawiają przy każdym obiedzie, i jedzą za wielki specyjał. Etiam i w domach szlacheckich tak czynią, i mnie cząstowano tym do uprzykrzenia, ażem powiedział, że się Polakom tego jeść nie godzi, bo by nam psi, nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa. Pieców w domach nie mają, chyba wielcy panowie, bo od nich wielki podatek na króla idzie. Powiedali, że sto bitych talarów od jednego na rok. Ale kominy mają szerokie, przy których krzesełek stoi tak wiele, ile w domu osób. To się tak ogrzewają, posiadłszy. Albo też dla lepszego izby zagrzania w środku izby jest rowek jako korytko, to go wąglami napełniwszy, rozedmą z jednego końca i tak się to żarzy i ciepło czyni. Kościoły tam bardzo piękne, które przedtem bywały katolickie. Nabożeństwo też piękniejsze niż u naszych polskich kalwinistów, bo są ołtarze, obrazy po kościołach. Bywaliśmy na kazaniach, gdyż umyślnie dla nas gotowali się po łacinie i zapraszali na swoje predykty, bo to tam tak zowią kazanie i tak kazali kirkum spekte, żeby najmniejszego słowa nie wymówić kontrafildem, rzekłby kto, że to rzymski ksiądz każe. I tym Gloria Bantur mówiąc to, że my w to wierzymy, co i wy, daremnie nas nazywacie odszczepieńcami. Ale po staremu ksiądz piekarski łajał o to, cośmy tam bywali. Drugi bardziej dlatego bywał, żeby widzieć piękne panny i ich obyczaje. Jest takie ich nabożeństwo, co Niemcy oczy zasłaniają kapeluszami, a białogłowy tymi swymi kwefami. I schyliwszy się, włożą głowy pod ławki, to im w ten czas nasi chłopcy najbardziej książki kradli, chustki, etc. Postrzegł raz minister i okrutnie się śmiał, tak że kazania przed śmiechem nie mógł skończyć. I my także, cośmy na to patrzali, musieli się śmiać. Jużem wtedy miał wolniejszą głowę. Miałem wygodę wszelką invictualibus, wszystko było, co człowiek zamyślił, trunki dobre, osobliwe miody, których tam obywatele sami nie piją, ale zważywszy do inszych prowincji okrętami posyłają, ryb wszelakich siła. Dwa szelongi lipskie, które czynią cztery grosze polskie, posławszy do niewodu, to przyniósł chłop, ryb, wór, aż się pod nim zgian. Chleb z grochu pieką, bo tamtego wielka rodzi się obfitość, ale przecie pszennego lub dostawano mi osobliwie od szlachty przysyłano. W post wielki jedli z mięsem, nawet i sami zeloci i konfudowali, kto nie jadł. Ja to zaś sobie miał za skrupuł, tak więc ryb mając z mięsem jeść, nawet i tych węgorzów, które wespół z połaciami w korycie słoniały, nie chciałem jeść. Jest tam wszelakich ryb dosyć, i mówiących, i jęczących, oprócz karpia, bo o tego skąpo etc. Miałem tam różne uciechy i zabawy, widząc takie rzeczy, czego w Polsce widzieć trudno, ale też i to uciecha. Być przy łowieniu ryb na morzu, których cudowne genera i cudowne specjes. Kiedy wyciągną tego okrutne mnóstwo, to które się mnie najpiękniejsze widzą i najlepsze, są złe i jeść się nie godzą. Odrzucają na piasek dla psów i ptaków, insze zaś, choć dobre to do jedzenia, są szpetne, że i spojrzeć na nie brzydko. Jest tam ryba tak straszna, że jenom na ścianach kościelnych malowanego widywał owego, co mu płomień z gęby wychodzi i mówiłem, gdyby mi głód największy był, to bym tej ryby nie jadł. Aż kiedym był w domu szlacheckim między inszymi potrawami, bo tam dają na stół i mięso i ryby zawsze jednakowo, począłem rybę jeść, aż w niej okrutnie smak dobry. — Nóż ja ją jeść, żem prawie z owego półmiska sam zjadł — rzecze szlachcic. — Hik est piscis quem sua dominatio diabolum nominavit.